Prezydent jest bliski, bardzo bliski. Jutro, pojutrze, po pojutrze będziemy wszystko, mam nadzieję, już wiedzieć. Będziemy wiedzieć, kto będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozegra się i los USA, ale także los Zachodu, w tym być może los Polski. Czy na lewo, czy na prawo, wiele osób mówi bardzo ważne, ale też niezwykle zacięte wybory prezydenckie. Być może najbardziej, za, najbardziej zacięte w 21 wieku, od których bardzo wiele zależy. Zależy kondycja Zachodu, kondycja NATO, ale też w Europie, kondycja Unii Europejskiej i kondycja naszego regionu, los Ukrainy, los Rzeczpospolitej przed nami kilka bardzo ważnych dni. I to będzie ten krótki, bliski horyzont, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym studium. Marcin przyda, trzy poseł Prawa i sprawiedliwości, ale Polityk, dyplomata, który zajmował się sprawami międzynarodowymi jeszcze w postu prezydenckim. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rzeczywiście te głosy komentatorów, wszystkie mówią bardzo ważne i niezwykle zacięte wybory. To jest dobry opis sytuacji? No to na pewno są bardzo ważne wybory. Zawsze wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie są istotne, ale te wydają się rzeczywiście szczególnie ważne i szczególnie zacięta była ta rywalizacja. Dlaczego? Dlatego, że no, sondaże cały czas nie przechyliły się ani na jedną, ani na drugą stronę. Mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, wydaje się, że ten wynik może być nawet na żyletki, prawda? Że tych głosów elektorskich zwycięzca może mieć niewiele więcej od, od przegranego, co też może powodować różnego rodzaju Wewnętrzne ruchy już po wyborach. Pamiętamy 4 lata temu, kiedy Donald Trump przegrał wybory. Nie wszyscy się z tym wynikiem pogodzili. Nie wiadomo, jak będzie teraz. Raczej myślę, że wielu wielu analityków wskazuje na dużo większe szanse samego Trumpa. No ale środowisko demokratów, a mediów związanych z demokratami może tę ewentualną porażkę przyjąć bardzo gorzko. Może się też z nią ewentualnie nie godzić. Wszystko się rozstrzygnie w tych siedmiu podstawowych Stanach, tych swingujących Stanach, zobaczymy. Jaki, jaki będzie wynik. To jest faktycznie wybór cywilizacyjny dla Zachodu, dla Stanów Zjednoczonych? Ja nie, nie mówiłbym, że aż tak bardzo cywilizacyjny, bo znaczy oczywiście różni się. No jeżeli, jeżeli wygra Donald Trump pod względem tym obyczajowym, takiego myślenia też i o gospodarce, o, o roli państwa w, w funkcjonowaniu politycznym narodu, na pewno będzie inaczej. To będzie pewnie raczej taka właśnie prawicowo-konserwatywna strategia. No, z kolei Kamala Harris jest w moim przekonaniu skrajnie lewicową. No, nie jest liberalno-lewicowa, jest lewicową politykę. Chociaż na potrzeby kampanii wydaje się być bardziej centrowane, no, Ale niż to zawsze wcześniej. tak jest, że podczas prawyborów kandydaci idą mocno do, do bandy, z, chcąc z, z, zgromadzić jak najwięcej tych najbardziej radykalnych, przekonanych zwolenników, a później schodzą się do centrum, więc dzisiaj może Kamala Harris mieć tą twarz centrową, ale ona raczej myślę, że jest postrzegana jako polityk lewicowa i ten, Taki łukistowski sznyt jest tam bardzo mocno widoczny. Zresztą jest to także elementem jej kampanii i kampanii Donalda Trumpa, pokazującej jej jako człowieka troszkę niepoważnego, niezrównoważonego, a jednocześnie miejscami szalonego w nas, na punkcie tych spraw ideologicznych. No, prezydent Andrzej Duda często mówi, że nieważne, kto będzie lokatorem Białego Domu, nasze relacje między Polską a Stanami zawsze będą bliskie. Tak będzie i w tym wypadku nieważne dla Polski czy Harris, czy Trump, wszystko jedno. No, czy jednak nie wiem, ważne, jednak nie wiem czy będą bliskie. Mam nadzieję, że będą bliskie. Dzisiaj za politykę zagraniczną w dużej mierze przecież odpowiada rząd, który stawia wszystko na jedną kartę. Tak naprawdę staje po stronie Kamali Harris, krytykując mocno Donalda Trumpa. No, na wypadek zwycięstwa Donalda Trumpa to jest krótkowzroczna strategia naszego, naszego rządu. Wiele słów padało i ze strony samego Donalda Tuska, jego ministrów, czy jego dzisiaj potencjalnego kierownika w Waszyngtonie, Jakim jest Bogdan Clich, który nazywał Donalda Trumpa człowiekiem niezrównoważonym. To jest zła strategia. Nie Chociaż Sam Sikorski myśli... dzisiaj mówi, my nie popełnimy błędu PiSu, mamy gotowe kanały komunikacji i z demokratami i z republikanami. Na czym prawdę. polega ten błąd PiSu? No, błąd PiSu polega na tym, że Joe Biden był dwukrotnie w Polsce, że Obama był w Polsce podczas prezentury Donalda Tuska, że przyjeżdżał tu Trump. Andrzeja Amerykanie... Dudy, prezentury. Przepraszam, Andrzeja Dudy oczywiście. Prezydent Andrzeja Dudy. Nie tak. był prezydentem, ale co no, Nie to... będzie, nie będzie. To moja pomyłka, bardzo przepraszam. Przez te 8 lat mieliśmy bardzo intensywne relacje zarówno z demokratami, jak i z republikanami. Czego nie można powiedzieć o Radosławie Sikorskim, który nawet w ciągu ostatniego roku. Proszę mi wskazać ile było oficjalnych spotkań z republikanami Radosława Sikorskiego. A jego Raz zona... spotkał się z byłym doradcą do no spraw bezpieczeństwa. No tak. Bo no, ta to była jedna wizyta. O reszcie nie słyszałem. No więc właśnie, no to samo to za siebie mówi, natomiast jego żona w publicystyce, bo przecież dla wielu Amerykanów, a zwłaszcza e, Filipów, jest mężem swojej żony. Jest mężem Anne Applebaum, która jest bardzo daleko idącą, mówię, mówię delikatnie, krytykiem Donalda Trumpa. Przecież ostatni tekst, gdzie tam oprócz nazwiska Trump pojawia się nazwisko Mussolini, Stalin i Hitler, prawda? Zaka czwórka. No. Nie wiem, czy to będzie budowało na przyszłość dobre relacje. Mariusz Błaszczak mówi, jeżeli wygra Trump w Stanach jutro, pojutrze te wyniki będą się pokazywać i jeżeli będą jednoznaczne, to to już będzie rozstrzygnięte, to ten rząd, rząd Donalda Tuska powinien się pojechać do, do, do dymisji. To jest... Ja Słyszałem tę wypowiedź pana przewodniczącego skuszna. Błaszczaka i to jest, znaczy przewodniczący Błaszczak mówi tak dzisiejsza Platforma tak mocno postawiła na Kamale Harris i tak bardzo się utożsamia z Kamalą Harris, no, że jak wygra Donald Trump, no to nie pozostaje nic im innego, tylko podać się do dymisji. To jest troszkę inny kontekst niż dzisiaj e, zarysowany przez komentatorów. No prawdą jest, jeżeli ktoś tak bardzo się wpatruje tylko w jedną stronę, no to na wypadek zwycięstwa drugiej strony powinien sam wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje. Natomiast, gdybym miał dzisiaj podpowiadać polskiemu rządowi, bo to jest naprawdę w naszym interesie, trzeba mieć jak najlepsze relacje z obojętnią im, kto wygra te wybory. Jak będzie Donald Trump, to niech Radosław Sikorski zacznie pracować lepiej późno niż wcale z Donaldem Trumpem. Może podpytać pana prezydenta Andrzeja Dudę o numer telefonu do czołowych republikanów i nie do samego Donalda Trumpa również myślę, myślę, pana tak, tak, Donald myślę, Trump. myślę, że tutaj prezydent Andrzej Duda w duchu dbania o nasze dobre interesy. Nawet Sikorskiemu jest w stanie podpowiedzieć, jak te dobre relacje z republikanami tworzyć. Jeśli zaś wygrają demokraci, to będzie tutaj dużo do zakontynuacji, no i na poziomie prezydenckim, i na poziomie rządowym. Pan poseł chodzi, był wyządowe. przez wiele lat ministrem u pana prezydenta, zajmował się polityką zagraniczną Pałacu Prezydenckiego, polityką zagraniczną Andrzeja Dudy. Będzie ten, jeżeli Donald Trump wygra, będzie te parę miesięcy, kiedy jeszcze prezydentem będzie Andrzej Duda, a już prezydentem będzie Donald Trump, to będzie okazja, żeby coś uzyskać dla Polski. Jak to będzie wyglądać, ta synergia, którą panowie i ta sympatia, którą panowie do siebie czują? Z całą pewnością. Tylko tytułem sprostowania: ja byłem rzeczywiście ministrem u pana prezydenta Dudy, ale przez wiele lat jednak byłem ministrem w rządzie Również. Mateusza Morawieckiego, wiceministrem odpowiedzialnym za relacje transatlantyckie. I to wtedy nawiązywałem relacje z, z Amerykanami, zarówno z Republikanami, jak i z Demokratami. Byłem wielokrotnie w Departamencie Stanu czy, czy w Białym Domu. Na pewno te kilka miesięcy na wypadek zwycięstwa Trumpa to będą kluczowe, bo, bo wtedy się tak naprawdę tworzy cały zarys przyszłej polityki zagranicznej. Do Trump widać, a, a wtedy że będzie... rząd powinien oddać relacje transatlantyckie Andrzejowi Dudzie jeżeli, dla Dobra Rzeczypospolitej. Jeżeli myśli o dobru Rzeczypospolitej, to na pewno powinien dać tutaj e, e, pierwsze skrzypce do odegrania panu Prezydentowi Dudzie. I jeżeli nawet sam chciałby realizować jakąś politykę w stan, wobec Stanów Zjednoczonych, no to przede wszystkim w koordynacji, a tak naprawdę troszkę pod dyktando pałacu prezydenckiego, bo to jednak prezydent ma tutaj lepsze doświadczenia i lepsze kontakty. Dlaczego mówię, że te pierwsze miesiące będą kluczowe? Donald Trump z całą pewnością, jeśli wygra, no nie spotka się z takim afirmatywnym podejściem ze strony Niemców, Francuzów, także i dzisiejszych Brytyjczyków, choć wiadomo, że tam jest piękne, piękne relacje piękny sojusz, no ale jednak tam dzisiaj Partia Pracy, czyli Lewica, rządzi, więc istnieje prawdopodobieństwo, że zachodnia Europa potraktuje chłodno Donalda Trumpa. I to jest ten moment, kiedy Europa Środkowa, w tym największe jej państwo, czyli Polska, może wejść do gry, Dobrze, ale mówić... Donald Tusk tymczasem mówi, koniec z outsourcingiem geopolityki, czyli także bezpieczeństwa militarnego. Co znaczy, nieważne, to bardzo... kto wygra, ja jako Donald Tusk będę wypychał Amerykę z regionu. To jest bardzo niebezpieczne. To, co powiedział Donald Tusk, co napisał w ostatnim czasie, to jest bardzo niebezpieczne myślenie, bo to jest oddawanie nas, nasze bezpieczeństwo w pachty interesom innych państw zachodnioeuropejskich. A zróbmy. Proste sprawdzam, jak te inne państwa europejskie, w tym Niemcy, i Francja, zachowały się w momencie próby, kiedy państwo ukraińskie, co prawda nie członek Unii Europejskiej i NATO i pewnie jeszcze długo nie będzie, ale jednak z aspiracjami, jednak takie państwo, które miało podpisane umowy stowarzyszeniowe, co się wydarzyło w momencie ataku rosyjskiego, to Polska, to Stany Zjednoczone przyszły z pomocą Ukrainie, a Niemcy wysłały 5 tysięcy hełmów i mówiły, tak naprawdę trzeba się już zacząć dogadywać z Rosjanami, bo my mamy tutaj Nord Stream 2. I dzisiaj. Ale w Donald tej Tusk... chwili Berlin wysyła sygnał, Olaf Scholz wysyła sygnał, tak jestem gotowy rozmawiać z Putinem. Telefonicznie Donald Tusk pisze na Twitterze, koniec z outsourcingiem, czyli de facto koniec z zaangażowaniem Stanów no w porządek europejski. To jeszcze raz na poziomie symboli zobaczmy. W momencie próby, w momencie wojny w Europie, jak skrajnie różna reakcja Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Dzisiaj Donald Tusk mówi, to Niemcy będą zapewniać bezpieczeństwo. My mówimy, że to Stany Zjednoczone. Niemcy przysłali 5 tysięcy hełmów Ukraińcom, a Amerykanie przysłali 5 tysięcy żołnierzy, którzy wylądowali w Rzeszowie do Polski, tak, żeby zabezpieczyć nasze, nasze bezpieczeństwo w tej części Europy. A ta wypowiedź do Donalda Tuska, ten wpis na Platformie X, no jakoś się wpisuje jakąś wizję powrotu, resetu. To trochę tak wygląda, jakby... To jest, to jest, na pewno wpisuje się w oczekiwania zachodnich Europejczyków. Kreml zawsze od, tak. od 70 lat o niczym tak nie marzy że od, końcu dru, od, od, od końca II wojny światowej, jak, jak wypchnięcie Ameryki z Europy. Ale przecież to jest, nawet mamy to na papierze. W, w, w negocjacjach dyplomatycznych, w których też brałem częściowo udział, tuż przed rosyjskim atakiem na Ukrainę, bo i robiliśmy to podczas dyskusji w, na Radzie Północnoatlantyckiej w NATO i z Amerykanami, Rosjanie zażądali jednej Podstawowej rzeczy, oprócz demilitaryzacji tak naprawdę Ukrainy, czy okrojenia jej możliwości zbrojnych, wycofania Amerykanów z Europy Środkowej, w tym z Polski. I dzisiaj Donald Tusk mówi, że on chce kończyć z outsourcingiem, czyli tak naprawdę wypchnąć Amerykanów w momencie, kiedy rosyjska armia udowadnia, że po prostu jest w stanie łamać wszelkie konwencje międzynarodowe i atakować inne państwa. No to jest rzeczywiście, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek zdradzie interesów bezpieczeństwa, to jest to, co, dokładnie co dzisiaj Donald Tusk pisze to jest zdrada interesów bezpieczeństwa państwa polskiego. To co mówi Donald Tusk. Tak. Zdrada interesów bezpieczeństwa państwa, Polski. państwa polskiego. Jeżeli ktoś chce dzisiaj wypychać e, amerykańskie wojska e, z Polski czy z Europy, ograniczać współpracę transatlantycką, to to jest zdrada interesów bezpieczeństwa. Skoro przy zdradzie jesteśmy, skoro jesteśmy przy tym co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości tuż przed agresją tą pełnoskalową Rosji na Ukrainę, pan generał Stróżyk, jego Raport i jego też dziwne powiązania. I WSI. Raport nie yy, w... s... panie redaktorze. 60 stron. Ja go nie widziałem, pan posłuchaj też go nie widział, bo jest utajniony. No, no właśnie, no, wiem, ale nie powiem, tak mówi pan Strużyk. Coś tam powiedział na konferencji prasowej, która raczej, przynajmniej jakby wszyscy to orzekli, że jest niepoważna. Znaczy, pan Strużyk jest po prostu człowiekiem niepoważnym. Wychodzi, rzuca bardzo daleko idącymi oskarżeniami, nie pokazując cienia dowodów, a tak naprawdę się kompromitując. No bo jednym z elementów oskarżenia było to, że polski rząd pod Podpisał umowę z lobbystami w, w Waszyngtonie, kiedy, nie, polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, to, że komo miało być jakieś tam siły rosyjskie, nieczyste. Kiedy okazuje się, że z tą firmą podpisała umowę poprzednia polska administracja, polski, Bolten, polski rząd, czyli Bogdan Klik dzisiaj. W 2008 roku ile się nie byli. No więc no to, jest, to jest jednak słołe, znaczy to jest, widać, że to jest politycznie motywowane. Tym się dzisiaj pan stróżek zajmuje, ale też to był ma swoje tak. własne, własne powiązania z Rosją. Już to zobaczmy e, dzisiaj. Próbowaliśmy jako Telewizja Republika zapytać pana Sturzyka o jego kontakty z Rosją. Tak to wyglądało. Może posłuchajmy w całości, bo to bardzo symptomatyczny fragment. Czy utrzymywał, jak długo utrzymywał pan kontakty z profesorem Strumowowem? Nie, Nie znam tego nazwiska, ale. Nie znam tego nazwiska. Współorganizował pan z nim konferencję naukową przed pięcioma laty. Żadnej nie jest pełna. Nie, nie zna pan takiego nazwiska. Ale współpracował pan, ale brał pan udział w konferencji nie naukowej wiem, Polska, Rosja? Nie wiem kto to jest. Nie przypomina pan sobie? Nie znam nazwiska, nie wiem kto to jest. Czy utrzymywał? Jak długo utrzymywał pan kontakty z... Pan generał nie pamięta, ale wspólną konferencję, szóstą konferencję polsko-rosyjską pod agidą Uniwersytetu w Siedlcach, bardzo ciekawa jednostka naukowa z bardzo ciekawą kadrą, często jeszcze korzeniami tkwiącą w wojsku ludowym, w wojsku polskim i służbach specjalnych PRL, pan generał nie pamięta? No jak na szefa kontrwywiadu wojskowego człowiek o tytule generała nie pamięta rosyjskich nazwisk ludźmi, z ludźmi, z którymi się spotyka i to jeszcze na konferencjach naukowych, jak rozumiemy, organizowanych przez jego politycznych przyjaciół, bo to są na tym uniwersytecie w Siedlcach, wedle informacji m.in. Niezależnej Gazety Polskiej, no wskazuje się, że, że Prym wiódł, promotor zdaje się pana Służbyka, tak Jest pana naukowy, Więc trudno, żeby po prostu tych ludzi nie znali, a, a już nie, nie wspominam o tych y, jakichś tortach polsko-rosyjskich, gdzie i polska, i rosyjska flaga spleciona, no widać te wpływy rosyjskie są tam głęboko. Zresztą ja, panie redaktorze, na początku, kiedy ta komisja stróżyka, polityczna komisja, a tak naprawdę ruska komisja Tuska powstała, ja mówiłem, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli oni głęboko poskrobią, po to złapią się za własną rękę. I dokładnie tak jest. No ta komisja, jeśli ma się czymś zająć, to niech się zajmie dokładnie tymi wpływami, które są obecne. Zresztą w WSI, nie bez kozery było nazywa... WSI którym ka... w którym kapitanem czy majorem był pan stróżyk, nie bez kozery było nazywane długim ramieniem Moskwy. Bo przecież to jest instytucja, która nie przeszła żadnej weryfikacji. Była wprost przedłużeniem realizacji służb specjalnych perelowskich, które wiadomo, że były zdominowane przez interesy sowieckie. A co dalej będzie z badaniami wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce? Czy w ogóle rosyjskich i No Panie redaktorze, no dzisiaj dopóki rząd dzierży Donald Tusk, trudno jest tutaj oczekiwać jakichkolwiek działań, no przecież widać, że ta komisja nie zajmuje, to jest polityczna komisja nie powołana na podstawie ustawy, tak jak nasza była za naszych czasów, nie ekspertów powołanych premierze. przez Sejm w, w głosowaniu, tylko powołanych przez, to są panowie i państwo powołani przez ministrów, polityków, którzy powołali swoich, jak rozumiem, przyjaciół, kolegów, którzy mają konkretne zadania polityczne do wykonania i je wykonują nawet skompromitując siebie i swoje, swoje nazwisko, ale za to nie za darmo. Za to nie za tanio, bo no, kilkaset tysięcy złotych już kosztowało funkcjonowanie tej komisji. Co w przyszłości będzie? Jak tylko wrócimy do władzy, to ta komisja, która funkcjonuje na podstawie ustawy, na pewno zostanie odnowiona, czyli mówię o komisji pana Cęckiewicza. A sam, a sam stróżych pan generał będzie prześwietlony, bo może tego zabrakło, żeby prześwietlić dokładnie takich dżentelmenów, jak właśnie Stróżek. Tamta komisja, komisja komisja profesora Cęckiewicza, jak wiemy, kilka miesięcy za, w zasadzie. Tylko funkcjonowała, bo rodziła się w bólach, były różnego rodzaju spory, ale też była blokada medialna, bardzo silna, prawda? Bardzo silny opór. Mało miała czasu. Na pewno pan profesor Cęckiewicz i jego eksperci zajmą się także i takimi tropami. Ja nie chcę tutaj wskazywać, bo to nie będzie moja rola, no ale widać ewidentnie, że te tropy i zapachy rosyjskie są tam bardzo widoczne wokół. Przeszłość wokół tej pana tylko jest rzeczywiście bardzo ciekawa i będziemy ją drążyć, bo to jest już kopalnia. Pełna niespodzianek. Ty także, tych ze wschodu Maciej przydać, był naszym gościem. Panie ministrze, panie pośle, dziękuję bardzo, dziękuję za, bardzo. Rozmowę, za obecność w studio. A my, za chwilę, raz jeszcze opowiemy o, o tym, jak wygląda końcówka kampanii wyborczej. Za chwilę będziemy w Stanach Zjednoczonych. Thank you very much Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kocham ten stan. Kocham Georgię. To wspaniałe miejsce. Jesteście ciężko pracującymi amerykańskimi patriotami. Odzyskamy nasz kraj. Chcę wam zadać proste, podstawowe pytanie: Czy żyje wam się lepiej niż cztery lata temu? Dzięki Waszym głosom zdławię inflację, zatrzymam inwazję kryminalistów wdzierających się do naszego kraju, przywrócę amerykański sen. Czy wróci amerykański sen? Czy Amerykanie dadzą się porwać Donaldowi Trumpowi? To z bliska, z Nowego Jorku obserwuje Maciej Ruszyński, szef klubu Wojesty polskiej właśnie w Nowym Jorku. Dzień dobry, cześć. Witam, pozdrawiam naszych widzów. U ciebie już jasno ostatni dzień kampanii, zatem no, nie ma ciszy wyborczej w Stanach, więc jutro być może agitować, ale taki ostatni pełny dzień kampanii startuje z czym startuje, jak to wygląda, jakie jest tempo na ostatniej prostej, na ostatnich metrach kampanii wyborczej. Powiedziałbym wręcz, że jest to trochę taki, ja powiem po angielsku, calm before the storm. Wszystko, co już mogło być powiedziane w tej kampanii, właściwie zostało powiedziane. Na ostatnie kilka dni mieliśmy taki bardzo intensywny, ostatni taki rzut, ostatnie hura medialne, więc wzmożona ilość wieców czy medialnych happeningów Trumpa. Dokładnie to samo po stronie demokratów. Przy czym demokraci zrobili coś takiego, że na ten ostatnie kilka dni sięgnęli po... Wszystkich możliwych celebrytów, którzy chcieliby dać endorsementu Kamali Harris. No więc y, to widzieliśmy raz po raz: jakiś tam celebryta występuje i y, y, wspiera Kamala Harris. Było nawet takie, no trochę, y, nawet nieporadne epizody tego były, w tym sensie, że u, u jednej tak zwanej raperki zaciął się teleprompter. Więc nie stanęła na scenie, nie wiedziała, jak tego endorsementu pani Harris udzielić, aż jej asystent przyniósł jej telefon. Każdy już seryjny taki endorsement celebrycki nie ma tej wartości, co kiedyś. Mamy też zupełnie inny klimat niż 4 lata temu. Te cztery lata temu Donald Trump był wciąż jeszcze takim obiektem pewnej nawalanki, pewnej... Pewne rzesze społeczeństwa bały się, może trochę nawet przyznawać do Trumpa. Teraz, po tych czterech katastrofalnych latach prezydentury Bidena, to się odwróciło. A z drugiej Ludzie strony, wyrażają. jak się słucha nastrojów i słów, jakie padają w tej kampanii ze strony demokratów amerykańskiej lewicy, no to tam już trudno o, o bardziej ostre i bardziej nawet wulgarne kalumnie wobec Donalda Trumpa niż to, no to było dokładnie, temu więc mamy... czy, Rzeczywiście nie wiem, czy to skuteczne, czy to jest raczej już objaw pewnej rozpaczy czy, czy zdenerwowania. Komentatorów Skuteczne... i sympatyków Kamali Harris. No więc. Yy... To się działo, te, tego typu oskarżenia Trumpa o faszyzm, despotyzm, autorytaryzm, no to, to już jest takie chroniczne, że tak powiem. Tak w ogóle zaczynał swoją kampanię Joe Biden dwa lata temu, dokładnie pod tym motywem, co też no jakby rzutuje na kampanię cztery lata temu, bo właśnie na przykład cztery lata temu Joe Biden startował do swojej kampanii jako tak zwany Uniter, ktoś, kto zaradzi wszystkim problemom, sprawi, że że w polityce zagranicznej wszystko będzie grało, Ameryka od, odzyska swoją aurę, e, zjednoczy bardzo po, podziel, spolaryzowane i podzielone amerykańskie społeczeństwo. No oczywiście e, prezydentura Bidena była zgoła czymś zupełnie dramatycznie innym. E, była to w, w ogóle od, od pierwszych dni była ostra polaryzacja, e, oskarżanie praktycznie połowy amerykańskiego... Społeczeństwa o bycie zagrożeniem dla Ameryki, seria porażek w Polityce Zagranicznej, to już wiemy, no i później cała seria tych lewicowych pomysłów, włącznie z rozwalaniem południowej granicy, co w tej chwili mówimy tutaj o tej katastrofie nielegalnej migracji, jest naczelnym tematem tej kampanii. No więc to jest jakby ta przeszkoda, którą tym bardziej jest trudniej demokratom pokonać teraz. I więc rzeczywiście mamy szczególnie te oskarżenie typu. Hitler, Stalin, tego typu rzeczy. To się działo zawsze, ale w tym ostatnim tygodniu, w tych ostatnich siedmiu dniach, czy tam siedmiu, dziesięciu dniach przed jutrzejszą datą to się bardzo mocno nasiliło. Można to odebrać jako pewnego rodzaju taki, no, taką trochę takie, taką medialną desperację, bo to się wręcz kłóci z całym takim szablonem, czy motywem kampanii Kamali Harris, która miała się opierać na miluśnych hasłach typu Joy Future, New Way Forward. No ale wszystko jest w tej chwili już próbowane na, na, na te ostatnie dni, bo tak jak wspomniałem, to już wiele i prawie praktycznie wszystko zostało już powiedziane w tej kampanii, która trwała dobre półtora roku no i bardzo intensywnie w ostatnich miesiącach, więc teraz to już, są, już jest takie medialne hura na, na, na ten ostatni dzień. Ostatni dzień. Jak to wygląda to medialne hura? Jakie, jest, jakie są tematy przedstawiane może nawet i wałkowane w ostatnich godzinach kampanii? No, dla Trumpa przede wszystkim, co jest ważne, to podkreślić, to co jest naczelną kwestią wyborów tegorocznych no, to jest ta fala nielegalnej migracji. A często to powtarzam, nawet kiedy mam okazję wypowiadać się, bo jest to problem wręcz może w Polsce niedoceniany, o ile w Europie problem nielegalnej migracji też istnieje. No to w Stanach ta fala, jaka uderzy była zaraz po, po, po tym, jak administracja Bidena w istocie rozwaliła południową granicę, roztoczyła szerokie zaproszenie. Ona jest naprawdę, naprawdę ogromna. Po, po 2,5 miliona migrantów rocznie. No to przynajmniej z, z tych danych, które są stwierdzone. Więc no to mamy naprawdę, kiedy w, w bardzo krótkim czasie do kraju napływa 10 milionów ludzi, nie mówimy tu o tysiącach, no 10 milionów przynajmniej, a być może nawet więcej, bo nie, nie, nie wszyscy zliczą wszystkich nielegalnych przekroczeń granicy. Tu, wliczamy te przypadki, kiedy y, migranci nadeszli na granicę, poprosili o azyl, y, no i y, ponieważ prawo azylowe y, y, działa, działa no, tak słabo, tak źle i tak jest nadużywane, że poproszenie o azyl praktycznie oznacza, że migrant zostanie wpuszczony do Stanów Zjednoczonych i później będzie oczekiwał na rozpatrywanie swojej sprawy, a to rozpatrywanie nadejdzie za bardzo długo, a migranta już nikt więcej na takim y, y, rozpatrzeniu nie zobaczy i gdzieś on się rozpłynni w USA. Y, to jest no więc... temat końcówki kampanii. Tutaj musimy postawić kropkę, bo za chwilę serwis informacyjny. Maciej Ruszyński naszym gościem. Dziękuję bardzo za tą relację. Dziękuję. Nie po raz ostatni. Będziemy się łączyć wielokrotnie w najbliższych dniach, bo to będą gorące dni, gorące godziny. E, dzięki wielkie, panie redaktorze. Do zobaczenia. Do, do usłyszenia. Państwo mają taki zegar 24 godziny i 10 minut, 26 sekund. To jest zegar, który odlicza do momentu, kiedy u nas Republika wystartuje wieczór wyborczy, będziemy przez wiele godzin opowiadać Państwu i na żywo relacjonować, analizować i przedstawiać wyniki w kolejnych Stanach, wyborów w Stanach Zjednoczonych. To będzie szalona noc już dokładnie jutro o 19.00, teraz Państwa zapraszam na program dzisiaj, zapraszam w imieniu Donuty Choleckiej, a ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.